Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który zaczynam lekko nietypowo, bo wieczorem dnia poprzedniego. Chciałem po prostu uwiecznić to i pokazać Wam, co tu się w ogóle na tym niebie dzieje u nas. Zobaczcie, jak zaczynają się robić bajkowe te zachody. Coraz bardziej niewiarygodne i niewyobrażalne. Nie jest źle, co? Na taki zachód to można sobie popatrzeć. No dobra, ale zachód zachodem, a nam chodzi o ten dzień. Zatem na razie się żegnam, ale widzimy się za momencik kolejnego poranka. Do zobaczenia. Aha, śpijcie dobrze. I jak widzicie, ruszam z domu. Dzisiaj mam sobotę, a zatem sobotni wypad gdzieś za miasto. Ja już wiem, dokąd będę jechał. Niedawno odwiedziłem to miejsce, ale bardzo nawet nie połowicie, tylko częściowo. Chcę się dzisiaj wybrać na jezioro Konulsa, na pływającą wioskę, na farmę krokodyli. No, zobaczymy jeszcze, gdzie tam się uda i co się uda zobaczyć. To wszystko przed nami w dzisiejszym odcinku. Jadę teraz spotkać się ze znajomą i razem ruszamy na sobotnią wyprawę. Zapraszam Was bardzo serdecznie i życzę miłego oglądania. Spotkanie Your Cafe. Całkiem spoko, tylko zostawili mnie trochę. Ruszamy już w stronę Tunnel Sap i naszej wyprawy. I przed chwilą właśnie miała to taka dysputa była. Zasadniczo to po prostu się nabijała ze mnie. Powiedziałem, że no to chodź, to jedziemy, popłyniemy, popłyniemy łódką. Po angielsku swim the boat. Tak powiedziałem. I ona się w break po prostu, że swim the boat, że łódka pływa. Że pływa to człowiek, żaba pływa, swim, a łódka boat ride, że łódka nie pływa. I przy tym się mam szczerze, że nie, zgłupiałem. To nie mówi się, że swim the boat? The boat is not swimming? Może nie, może faktycznie człowiek tylko pływa, a łódź się unosi czy coś? I nie mam pojęcia, czy po angielsku powiedzieć można swim the boat or not. Ale się śmieje cały czas. Let's swim the boat! Pan sprzedaje coś tutaj. Posłuchajcie tej zapowiedzi. Susie! Jaki piskliwy dźwięk! Nie mogę! No dobra. Jedziemy dalej. Jedziemy drogą wzdłuż Kuli Ryżowej. Tutaj znajduje się restauracja, w której z Maćkiem nagrywaliśmy sporo odcinków do Studia Kanał. Zobaczymy, jak tam z czasem pójdzie tam na tej łodzi. Może jeszcze przyjdziemy zjeść. Może tam, gdzie zawsze z Maćkiem, może tutaj. Tu też jest bardzo fajne miejsce. A to jest ta droga, gdzie się skręcało właśnie do tamtego kompleksu restauracyjnego. Po prawej stronie natomiast widzimy, jak wygląda praca bizona, czyli kombajnu na polu ryżowym, gdzie sporo wody jest, znaczy wody jak wody, ale dość podmokły teren i nierówny, i mimo wszystko normalnie jedzie i sobie radzi. I zbiera ten ryż i bardzo dobrze. No niemniej my na razie lecimy prosto nad Tunnel Sap. Nie pamiętam dokładnie, kiedy tutaj byłem w tej wiosce nad portem, z którego wypływa się do Tunnel Sap. Pokazywałem Wam, wtedy właśnie robili to pobocza, że zrzucają najpierw taką maź smołowatą, nie wiem dokładnie, co to jest. Może, bo smoła nie sądzę, bo smoła byłaby cały czas rozpuszczona tutaj, ale taka maź jest zrzucana, a potem zasypywana jest to drobnym żwirem. Przejeżdża potem walec parę razy i zostawia się to po prostu do rozjeżdżenia już później innym użytkownikom drogi. No i popatrzcie, to zaczyna się powoli wchłaniać. Ten żwir jeszcze jest na tym poboczu, leży, ale już to samo pobocze zaczyna być coraz twardsze. Już to nie jest tak, jak jechało się na początku. Trzeba było ostrożnie, tylko powoli to się zmienia w taką stałą formę, no taki beton. I jedzie się już w miarę normalnie. Ale jeszcze trochę czasu na to potrzeba. A tymczasem, poza faktem, że przejechałem przez butelkę, proszę bardzo. A tymczasem jedziemy dalej. Ruch spory, sobota. Na tą zieleń można patrzeć bez końca.
śliczna, soczysta, uspokajająca. No my już prawie na miejscu. Nie pamiętam, czy ostatnio dobrze to wyjaśniłem, więc szybko jeszcze raz update. Jeżeli płynie 1 do 5 osób, płacimy 28 dolarów. Niezależnie od tego, czy jest to 1 osoba, czy jest to 5 osób. 28 dolarów kosztuje podróż. Jeśli jest 6 do 8 osób, 38. 9 do 14, 70. I tak dalej. 36 do 42 osób, 180 dolarów. Nie ma znaczenia wtedy, ile tych osób płynie. W nas płynie dwójka, płacimy 28 dolarów. Płynąłbym sam, płacę 28 dolarów. Jesteśmy tu w 5 osób, płacimy 28 dolarów. Gdzie mi zniknęło? A tu swoją drogą można i jakiś kupić sobie sukieweczkę, kapelusik, okulary przeciwsłoneczne, napić się kawy albo jakiegoś innego napoju. I stąd przenosimy się tam. Tam jest kontrola biletów, zejście na pier, na molo i bierzemy jakąś łódź. Tutaj pani sprawdziła bilety. A tutaj, no właśnie, a tutaj się przychodzi chyba i zostaniemy rozdysponowani. A nie, tam sobie stoją. Proszę bardzo. Sytuacja jest dosyć prosta. Tamtędy się wychodzi, a tędy się wchodzi. Zacumowanych łodzi jest bardzo dużo i w zależności od zapotrzebowania różne wielkości. Come on, let's go. Oh shoot. Don't. Trochę ostro. Mine is okay. You have good shoes. Yeah. Yo, don't. Oh my god! To już jest pół bieg. Zaraz wyrżnę po prostu. Zdaję, a te okończy ran. Jesteśmy już na łodzi. Cały czas się nabija. Czy łódź przychyla się w tą stronę, bo ja siedzę po tej stronie. Bzdura! Co udowodnię? Przepraszam, usiądę na tą stronę. A nie, miała rację. To jest masakra. Rzeczywiście, miała rację. Przesiadłem się na drugą stronę i łódź od razu w tą stronę. Zobaczcie na dziób. Postawiam, pokażę jeszcze raz. Uwaga. Są to. Jak to jest możliwe? To jest jakiś nieprzyjemny żart. Się nabija, że powinienem mieć specjalne krzesło na środku, a nie po jednej ze stron. No to jest samstwo już. Śmieszne. Ostatnio jechałem tamtędy górą motorem. Pamiętacie, dojechałem do takiego mostka, przez który no nie spękałem, nie przejechałem. Jak będziemy obok niego przepływali, to wam go pokażę, bo to jest kawałek, bo to spory kawał jest wzdłuż jeszcze nabrzeża. No, a no. Tamta łódka też nie lepsza. Przepełnienie. To pokazywałem wam od drugiej strony. To jest ten sklepik, do którego można podpłynąć. Zrobić zakupy najróżniejsze. Woda, piwo, paliwo, wszystko co jest potrzebne. Co jest niezbędne. Zresztą tych sklepów tutaj jest więcej. Gdzie po prostu się pływa. No ci ludzie tu żyją na wodzie. To nie jest żaden żart. Dla nas jest to atrakcja turystyczna. Pan na przykład teraz w tej wodzie siedzi. Zarzucił sieć, czeka, aż tam mu coś może wpłynie. No a jak się żyje tutaj, no to trzeba mieć dostęp do sklepu, trzeba mieć dostęp do podstawowych produktów. No, oczywiście, że można przycumować do brzegu, wsiąść w samochód, na motor, pojechać gdzieś dalej i zrobić zakupy, ale takie podstawowe produkty, no to tutaj na podorędziu należy mieć, czyli po prostu pod ręką. Na przykład maty bambusowe, węgiel i tak dalej. A już nie za długo powinniśmy dopłynąć do tego mostku.
ciekawostka przyrodnicza. Czyżby zrobili? Tu stoi sporo samochodów po tej stronie, ale tam jest jeden samochód. Tam jest jakiś tuk-tuk, to znaczy, no i widać, że jest zrobiony chyba. Zrobili przejazd, czyli mogę już tu przyjechać. It was in here, just like the small, but now they made it. Wygląda na to, że chyba to zrobili. No proszę. Nie widzę teraz nawierzchni tego od góry, więc nie wiem, czy tam jest zrobione to, czy nie, ale no chyba tak. Tylko ja trafiłem na taką sytuację. Chyba. Zobaczę, spróbuję tu jeszcze przyjechać niedługo i sprawdzimy. No bo jestem ciekaw, ta droga ewidentnie z taką bramą dokądś musi prowadzić. Przyjadę to sprawdzić. Teraz większa będzie nas mijała. Pan nasz silnik przygasił. Będzie się działo, znaczy się. Pójdzie fala. Pan sobie z wachlarzem? Toalety nawet mają dwie. Wierzyć się nie chce. Spodziewałem się lepszego efektu. O, może ten naprawi coś. Coraz więcej łodzi. Te małe to małe. Tych dużych tam chyba minęło sporo. Myślałem, że uda mi się złapać pana, jak rzuca siatki, ale on chyba będzie czekał, się woda trochę uspokoi. A teraz minął na taki długi, duży, ze 4 czy 5. O, może rzuci. Niedoczekanie moje. Dawaj, rzucaj! Da radę. Jest, rzucił. No to pięknie. Fajny las. Troszkę przypomina lasy na Morze Nowe w Hongkongu. A my chyba już powoli zbliżamy się na otwarte wody Tonle Sap. Takie mam wrażenie. Tam w środku znajduje się figurka Buddy. Jest to miejsce, gdzie można po prostu przyjść i się pomodlić. Specyficzne miejsce, niełatwo się tu dostać z pewnością. No z wody okej, okay, ale o proszę, z zaskoczenia będzie. Jak ładnie udekorowany, z kwiatkami. A tam już, jak mówiłem, rozciągać się zaczynają wody tonąca i wieże pływające platformę. Towarami śmigają. Niezłe towary. Tylko robią nam fale. Tam jest jedna pływająca wioska. Ale gdyby popłynąć w tamtą stronę, jest kolejna. Podejrzewam, że my będziemy płynęli w tamtą stronę. Bo bliżej. Chociaż czas pokaże. Rozmawiamy z panem kierowcą, no właśnie nie ja, ale rozmawiamy o tym, że może zabierze nas w jakieś miejsce, które normalnie się turystom nie pokazuje, takie bardziej lokalne, a nie turystyczne, że oczywiście dostanie za to ekstra hajs, ale on tak nie bardzo ma pomysł, mówi, no może te krokodyle, no to każdy widzi, jakby każdego turysty się tam zabiera, on no tak, no to może, no on nie wie w sumie, no dobra, to płyń po prostu gdzieś tak sobie dookoła. To są takie platformy większe. One zazwyczaj pełnią role takie socjalne, czyli są to albo restauracje, albo miejsca urzędowe. Tam jest coś ciekawego. Na takim dużym statku coś zrobione. Nie przypominam sobie tego ostatnio naprzeciwko. To jest ta tradycyjna restauracja. Tutaj się cumuje, bo oni od tego mają pieniądze. Czyli za każdy tam zakupy czy przywiezionych turystów on dostaje jakieś pieniądze. Zawsze nas tu przywiozą. Tam jest klatka w środku z krokodylami. Można kupić jakieś pamiątki. To jest ta miejscówka, gdzie zawsze zawożą. Potem jest obwożenie wzdłuż tej wioski. To sobie też zobaczymy. No i to tyle. No ale to pokażę wam. Pokażę. Ale to jest dokładnie to samo. To jest standardowa trasa, którą tutaj zabierają. Także on musi to odbębnić, bo od tego ma pieniądze. Bez tego się tutaj, tego się nie uniknie. A what is there? What is that? Restauracja. No w sumie wygląda trochę jak restauracja.
Na razie cofujemy tu. Kiedyś, z rok temu tutaj byłem. Już to pokazywałem, tą miejscówkę. Straszny hałas. Stukają, pukają, dzieci płaczą. A to są krokodyle, które tu trzymają. Są jakieś gigantyczne, ale wolałbym nie mieć takiego bezpośredniego kontaktu, spotkania z takim. Kawał gada z tego płaza. No, no gad, gad. Otwarty pysk to znaczy, że on się chłodzi, czy on się grzeje właśnie. To mi się znudziło już prezentowanie przodu. Zaprezentuję się teraz od drugiej strony. O, taki przytulić się poszedł do tapteki. Jaki słodziak. No fajnie, dobra. To chyba tyle, jeśli chodzi o tą miejscówkę i atrakcję tutaj. Można sobie kupić różnego rodzaju nalewki, których sugerowałbym nie pić, tak swoją drogą. Jak widzicie, butelki są po różnego rodzaju brandy i koniakach. W środku kobra, w środku skorpion i jakieś zioła. I tego typu. Ta nalewka 30 dolka, 35. A te 20, malutki 10. Można też kupić sobie na przykład pamiątkowe kieliszki, dwie sztuki po dyszce. Dużo tych pamiątek najróżniejszych jest do kupienia. Proszę bardzo, ręcznie malowane kieliszki po 5 dolarów za sztukę. Torebeczki, pierdłeczki, mnóstwo tego wszystkiego do wyboru, do koloru. Trzeba odbędzić swoje. Pan kierowca znika na wszelki wypadek, żebyśmy go już nie poprosili o powrót. Więc zniknął i musimy na niego czekać. Nie możemy, jesteśmy gotowi stąd ruszać od razu. No, nie ma tutaj nic, jakby co by nas mogło zainteresować specjalnie. A tu czekamy. O, jest już, dobra, to możemy jechać. It's okay, we can just ride down. Eh? We can just swim more. Paddle. We don't have to stop. Tam znajduje się szkoła. Zwróćcie uwagę, z lewej strony są napisy po khmersku, z prawej po wietnamsku. Dlaczego są po wietnamsku? Dlatego, że tutaj mieszkają Wietnamczycy. Ta cała wioska, zresztą jak większość wiosek tutaj w okolicy, to wioski wietnamskie. Dlaczego Wietnamczycy tu mieszkają? Dlatego, że nie mają prawa, podobnie jak każdy inny obcokrajowiec, kupna ziemi. Nie mogą mieć niczego, co jest związane z ziemią. I dlatego też budują się na wodzie. A na wodzie już mogą. To jest takie mrugnięcie okiem ze strony rządu. Zgoda na to, żeby sobie mieszkali. To jest ich cała społeczność. Mają tutaj wszystko. Tak jak pokazywałem, mają szkołę. Jest kościół katolicki. Jest gdzieś świątynia muzułmańska. Są sklepy, są serwisy, są sklepy sprzedające kwiaty, rośliny, no wszystko tutaj jest. To jest po prostu pełnoprawne, niezależnie funkcjonujące skupisko ludzkie w postaci wioski na wodzie, czy miasteczka, możemy powiedzieć, na wodzie. Chyba w zeszłym roku nie było tego obok kościoła tutaj, tego, który się tu znajduje. Tam jest przybita jakaś taka barka duża. Być może ilość wiernych się zwiększyła i teraz msze są robione również na zewnątrz. Tutaj panowie mają imprezę. To jest impreza, mimo że tam wszyscy po imprezę jest. Ale... Moment, niech się płynie. Wystawione głośniki, browarki. Siedzą, naprawiają sieci i popijają sobie browarki przy muzyce na głos. Tutaj mamy punkt wymiany buty z gazem, a z tej strony... Tarabawiu, co to jest? Po prostu chyba część mieszkalna. Tam faktycznie chyba się odbywają te msze. Są dwie toalety tylko i pusta przestrzeń. Albo imprezy rejwowe, nie wiem. Teraz pan wypływa z nami troszeczkę bardziej w głąb wody. Zatem wioskę zostawiamy z tamtej strony. Pan upłynął dookoła tą szkołę. Możemy zobaczyć w środku, no, tablicę i uczniowie. Jak to w szkole, mimo że mamy sobotę. Też tu akurat ta klasa pusta, tam błędy siedzą. Niektóre dzieciaki siedzą w kamizelkach ratunkowych, to jest dopiero akcja. No w sumie jak się mieszka na wodzie, to nie powinno być chyba specjalnie dziwne. Dokąd teraz? Zaraz się okaże.
tu jest jeszcze taka ciekawostka. Pan tutaj ma wypożyczalnię łódek. Można takie łódeczki, te skorupki takie wypożyczyć i popływać sobie samemu, wiosłując. Tam, nie wiem czy widzicie, pan szoruje beczkę, na której trzyma się ta budka tam. Możecie zobaczyć, jak to jest głębokość. Tak mniej więcej do klaty, czyli z 1,5 metra maksymalnie głębokości w tym miejscu na jezioro. Ja nie wiem, czy my już będziemy wracali, czy nie. Pan tak ewidentnie w stronę brzegu płynie. Myślałem, że się przepłyniemy kawałek wioską, a tymczasem on tak chyba już robi abarotkę. Oreli? Tam idę? No nie wierzę. Nawet nie przepłynęliśmy wzdłuż wioski. Co za akcja. Zobaczcie, jak dużo ważek tutaj lata przy łodzi. Jesteśmy już w drodze powrotnej. To już jest ta wioska. No i tutaj też panowie sieciami próbują coś złowić. Jeden zarzucił i czeka, a drugi szykuje się do rzutu. No dawaj, dawaj. To i dobre ujęcie. I pod wodę. A tu pan ściąga już sieć. I następnie idzie łowić. O, 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 o. Chyba jest właściwa pora na łowienie, że tylu ich wyszło. Dobiliśmy do brzegu. Tutaj tylko szybki rzut oka na sprzęt, który pan pływa. Kierownica od Hyundai'a. Proszę bardzo, można? Można. No to wysiadamy. Okun? Okun Chiran. No i teraz możemy zobaczyć, jeszcze pan tutaj zbiera sieci. Tuesday? Jeszcze. O, coś tam jest złowione. No, no nie, a też. Jakieś takie śmieszne, sumikowate. Niedużo, przy samym brzegu, w samym porcie. Pusto. Nic nie ma. Oni jakieś autobusy popodstawiali. A no właśnie tak. Okończyłem, a te... bardzo dużo Koreańców, żeśmy mijali. Koreańczyków po prostu. Po drodze. Właściwie 90% mijanych łodzi to właśnie z Koreańczykami. Bardzo duże grupy tutaj teraz. Może mają jakieś święta, może jakiś urlop w tym czasie u siebie, nie wiem, ale jest ich bardzo dużo. No to my jedziemy. Jedziemy sobie w tej chwili do restauranty. Jest tak gorąco, że na tej już bocznej, wewnętrznej drodze zdjąłem kask, żeby trochę przewietrzyło mi się głowa. Włosy przeschły, żeby. Postanowiłem zabrać koleżankę do tego naszego miejsca sekretnego. Tam wprawdzie mieliśmy inne fajne miejsce przy głównej trasie, ale tam to nie było moim miejscem, a to jest takie miejsce, które mogę nazwać moją miejscową. Zatem zabieram ją tutaj. Zaraz usiądziemy sobie gdzieś, coś zjemy, bo już pora lunchu nadeszła. Zaraz mi wyskoczy ten kask tutaj na tych nierównościach. No to jesteśmy już na miejscu, tylko tym razem nie siedzimy tam na restauracji, a jesteśmy tutaj w bungalowie. No i to jest całkiem, powiem wam, przestrzenna, a właściwie przestronna przestrzeń, chciałem powiedzieć. Są trzy hamaki, na których można się walnąć. Stoliczki, można sobie tutaj przysiąść, bo zamówiliśmy już jedzenie. Wzięliśmy tradycyjnie sałatka z surowej wołowiny, oprócz tego grillowany prachok i jeszcze smażony ryż. No. So, which place you taking? There? You can sit there. Yeah, it's far, so I will take this one. Nasze jedzenie już jest na stole. Ja, no tradycyjnie, to już w połowie zjedzona oczywiście, sałatka z świeżej wołowiny. Tutaj mamy nasz ryż smażony z owocami morza, z tego co widzę. A tu przyszedł prachok. Miał być dzisiaj prachok pieczony, ale grillowany, ale okazało się, że nie mają w tej chwili. To jest taka pasta, prachok z
warzywami. To można jeść, no właśnie na przykład, biorąc sobie. To jest takie... yummy. Momencik, przepraszam, trochę naświniłem. No dobra, tak spróbuję. O. No, it's okay. Nauczyli. Teraz czuć, że jest to fermentowana ryba tak mocno. Taki grillowany, tego tak nie czuć. No, ale tutaj zdecydowanie. Ale tak jest w porządku. Tak się przyzwyczaić. Smacznego. Ruszamy już stąd, wyjeżdżamy. Tylko chciałem pokazać wam, jak szybciutko tutaj trwają prace. Budowany, nie wiem, to wygląda jakby budował jakiś bungalow. Tutaj jeszcze jeden. To będzie miejsce jakieś bardziej imprezowe, czy na jakieś grupy większe, nie mam pojęcia jeszcze. Zobaczymy. Czas pokaże, a ja tutaj na pewno będę zaglądał. A teraz ruszamy. Zobaczcie, jakie czadowe małe snopki takie. Pozwijane. No, snopki to nie są, tak? Bo to są wałki takie. Snopki to było co innego, ale jedzie ten kombajn, robi takie walce z tego ryżu i zwija je i zostawia tak. No tak jak u nas. Tylko rozmiar inny. No nie iść. Dotarłem już do domu i w tym miejscu będę kończył dzisiejszy odcinek. Wyszedłem specjalnie zza rogu domu, żeby pokazać wam, jak mi słońce świeci w oczy. Kochani, piękny, dzięki za obejrzenie go. Wyjazdowy, taki trochę poza miastem, troszkę nie taki codzienny. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Życzę wszystkim fantastycznego weekendu i zapraszam, właściwie to już właściwie niedziela, czyli końcówki weekendu, ale jednak życzę wam fantastycznej niedzieli i zapraszam serdecznie na jutro, na kolejny odcinek. Tam też będzie sporo rzeczy nie do końca typowych. Nie ukrywam, że specjalnie teraz będę się zawijał na miasto, żeby pokazać wam coś specjalnego. No ale to już jutro. Dzisiaj jeszcze raz kłaniam się pięknie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.